Mało się nie pożegałem. Co, no wsiadłem sobie, no co, nie wsiadłem, przyjechaliśmy na lotnisko, poznałem tam ludzi, oni mnie poznali już jako Meduza, mnie tam kojarzyli. O, domofon mi dzwoni nawet. No, ale co, ja pierdziele, czekajcie. No, przyjechałem na to lotnisko, tam se poznałem ludzi i tak dalej. I co, no i tam sobie poznałem tych ludzi, spoko luz. Byłem o 14.30. Ale skok miałem na 17, mi się przesunęło tak. Czekam te 3 godziny, no mało tam nie mdlałem, oglądałem jak ludzie skaczą. Obserwowałem to wszystko, jak to wszystko tam, masakra, taki byłem przerażony. No i dobra, skacze tam jakaś kolejka. Hej Meduza, zrób zadymkę. Pozdrawiam cię, Kubek Agar. No i co, i właśnie przerażony byłem, serio bałem się i tak dalej. I co? No i kurde, dostaję kombinezon Meduza. A jeszcze zapomniałem wspomnieć, że siostrę namówiłem na skok. Miała mnie tylko tam zawieść, a wyszło na to, że też skoczyła. Siema, mam dla ciebie sprawę. Chciałbym, abyś powiedział swoim widzom o moim kanale. Dzięki za donate, miś. Pozdro. No, także co? Siostrę namówiłem na skok, skoczyła ze mną. I co? No i kurczę, była już moja kolej, wsiadam do tego busa całego. I co, wsiadłem do tego busa, no i jechaliśmy do samolotu, który był tak troszkę dalej. No i wsiadałem do samolotu, już tutaj wszystko, kurde, mi ten drgało. No ale dobra, wsiadłem do tego samolotu i samolot ruszył. Samolot ruszył, zaraz powiem, hej clicker. Samolot ruszył, ja tam przerażony, bardzo bałem się. I jeszcze ja miałem skakać pierwszy z samolotu, nie? Bo ogólnie trzy pary skakały, a ja miałem skakać jako pierwszy, mówię, ja pierdzielę. Ja teraz jak opowiadam, to mnie stres w brzuchu łapie, no ale dobra, słuchajcie mnie. I właśnie była taka sytuacja, że... Siema Max, pozdro, będzie. Że właśnie była taka akcja, że bardzo się bałem, ale kamerzystka siedziała naprzeciwko mnie i tak mnie uspokoiła, serio, bardzo mnie uspokoiła, tak ciągle z nią gadałem i tak dalej. I jak ja wyjrzałem za okno samolotu, to mnie się gorąco zrobiło. Mówię, ja pierdzielę. Dobra, mówię, już nie ma odwrotu. Dosłownie siedziałem obok drzwi. I kamerzystka miała pierwsza wyjść, co nie? No i drzwi się otworzyły, jak ja poczułem ten wiatr, mówię, ja pierdzielę, nie skoczę. 4000 metrów, nie? To jest 4 km w górę. W dół to wszystko jest takie malutkie. Pozdrawiam Nowy Dwór Gdański, pozdro. Otwierają się drzwi. Kamerzystka wyszła z samolotu, ale wisiała, wiecie, co od zewnątrz. A ja miałem podejść do samolotu, do drzwi. No to podszedłem, musiałem usiąść, tak, żeby mi nogi zwisały z samolotu w dół, kumacie. Tak siedziałem na rogu samolotu, tutaj już nie było nic, normalnie mogą skakać, nie? I tak siedzę, trzymam rurek u góry. Trzymałem tych rurek z całych sił. I ten pan mówi do mnie, puść rurek. Ja mówię, że nie, i trzymam, on mówi, puść. Puściłem jedną rękę, a jedną trzymałem dalej, mówi, puść. Ścisnąłem z całej siły. Kurde. Później tak sobie siedzę, mówię, dobra, trudno. Zamknąłem oczy, mówię, co będzie, to będzie, puch. I tylko czułem, jak się mi dupa zsuwa z tego samolotu. Jak wyskoczyłem, to taka prędkość, 200 km na godzinę leciałem w dół. I później dopiero spadochron się otworzył. Powiem wam, że no masakra. Przed skokiem taki stres, że masakra. Jak już się leci, to jest tak zajebiście. W locie normalnie pionę zbiłem z panią kamerzystką. Jakieś obroty robiliśmy razem i tak dalej. Spoko, myślę, że fajny film będzie, także polecam. Ale tak się bałem. Kurde. Brrr. Pokaż film, jeszcze nie mam wariaty. Film będzie na kanale niedługo, ale będzie, kurczę, konkretnie, serio. I ja na pewno jeszcze skoczę nie raz. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że skoczę jeszcze nie raz. No, tak, no spodobało mi się, naprawdę fajnie. No.